szkołą lub placówką może również kierować osoba nie będąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący po zaciągnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ustęp trzeci. Osoba, o której mowa w ustępie drugim, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub w placówce. Jakie koszty poniesie Gmina Miejska Wągrowiec w sytuacji powołania, rekomendowania przez Pana osoby, która posiada takie uprawnienia pedagogiczne, więc nie będzie potrzeby zatrudniania wicedyrektora? Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i funkcjonowanie przedszkola od 1 września i nie można wszystko przeliczać na koszty. No i teraz chyba by trzeba było odróżnić wicedyrektora przedszkola, w którym dyrektor jest menadżerem, od wicedyrektora przedszkola, w którym dyrektor ma uprawnienia pedagogiczne, bo chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę, że jeśli dyrektor nie ma uprawnień pedagogicznych, to ogrom pracy wicedyrektora jest niewspółmiernie duży w porównaniu do sytuacji, kiedy byłby to wicedyrektor dyrektora pedagogicznego. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i funkcjonowanie przedszkola od 1 września i nie można wszystko przeliczać na koszty. Pani menadżer nie będzie miała tych 8 albo 6 godzin, ponieważ jest menadżerem, nie będzie miała zajęć z dziećmi, czyli będzie miała mniej zajęć, wicedyrektor będzie miał więcej obowiązków, no trochę chyba zamieszaliśmy w tym przedszkolu.